Państwa, a teraz chciałem powiedzieć o moim najnowszym odkryciu, najnowszym dziecku, które mi dało ogromnie dużo zadowolenia i ogromną satysfakcję też. To jest odżywka do włosów. I tu od razu na początku taka dygresja. Bo przecież każdy z Was zna odżywki do włosów, maski czy balsamy do włosów. Tego jest mnóstwo. Mnóstwo firm, które to produkuje. Ale to, co my widzimy, to widzimy włos nad skórą głowy i on jest martwy. To jest wyrostek keratynowy, który jest całkowicie martwy. Więc jak możemy odżywić coś, co jest martwe? To jest absurdalne. Nie wiem, czy właśnie, jak szybko się z tym pogodzicie, ale to wszystkie te odżywki, które są na rynku, to nie są odżywki. One nic nie odżywiają, bo nie można czegoś martwego odżywić. Ja początkowo to chciałem tą nową odżywkę do włosów zrobić w ten sposób, że do takiej klasycznej odżywki dodać po prostu diosminy, będzie odżywka z diosminą. Też coś nowego. Ale wyznaczyłem sobie ambitniejsze zadanie. Zrobić rzeczywiście taką odżywkę do włosów, która będzie odżywiała włos na całej jego długości. Znaczy tam, gdzie on się rodzi, czyli cebulka, później kanalik włosowy i gruczoły łojowe, to druga część i trzecia część, no to to, co właśnie nazywamy włosem, co widzimy. Zadanie no naprawdę bardzo ambitne. Nikt na świecie tego nie zrobił. Wydaje mi się, że mnie się udało to zrobić. Państwo to ocenicie po efektach. Bo tak, zaczynając od początku, tam gdzie ten włos się rodzi, to jest cebulka włosowa. Do tej cebulki włosowej z zewnątrz nie sposób się dostać. Jakaś pani właśnie mówiła, że była tam w salonie L'Oreala i powiedzieli jej, nie, to jest absolutnie niemożliwe, żeby szampon w jakiś sposób mógł odżywiać włosy. Jest możliwe, jest tylko to, trzeba tylnymi drzwiami dojść do tej cebulki włosowej. I to robię przy pomocy diosminy. Diosmina powoduje skurcz i rozkurcz naczyń krwionośnych, zwłaszcza tych małych takich, a cała cebulka włosowa jest wręcz opleciona takimi naczyniami krwionośnymi. Więc jeżeli ta diosmina dostaje się w pobliże, to powoduje właśnie taki efekt pompowania krwi. Im więcej krwi, tym więcej składników odżywczych, cebulka jest lepiej odżywiona. Czyli ten fragment włosa miałem już wcześniej przy okazji tego szamponu już problem rozwiązany. Ale następna część, kanalik włosowy, gruczoły łojowe i muszę wam coś zademonstrować. Nie wiem, no, może. Pewnie wam się z czymś kojarzy to. I słusznie, o to mi chodziło właśnie. Bo musi być ślisko, wtedy jest dobrze. Wrócę do tego, że ta cebulka włosowa jest bardzo dobrze izolowana z zewnątrz. Człowiek umiera, włosy dalej rosną, mimo że ciało gnije. Jest świetnie izolowana, ale w takim razie jak ten włos się z tej cebulki wydostaje na zewnątrz. I właśnie to jest to, ślisko. On musi być posmarowany. Jeżeli on nie byłby posmarowany czymś, co zmniejsza tarcie, on by w ogóle nie wyrósł. No więc to już jakaś tam pewna informacja była do rozmyślań. A druga, to było zadanie takiego właściwego pytania. I większość odkryć naukowych polega na tym, że trzeba postawić odpowiednie pytanie. No i ja zadałem takie pytanie. Czy włosy lubią to samo, co skóra?
To jest jedno, a drugie było jeszcze potrzebne. Jeżeli nie, to co włosy lubią? Więc okazało się po pierwsze, że włosy lubią zupełnie co innego niż skóra. To było zaskakujące bardzo dla mnie. Ale co one lubią? Otóż ja na przykład lubię swoje kosmetyki, bo lubię to, co ja robię. Wy pewnie też lubicie to, co robicie. I to była odpowiedź na to drugie pytanie. Włosy po prostu lubią to, co same robią. Czyli lubią to, co się w tych gruczołach łojowych wydziela. No i następne zaskoczenie to było, że to, co się w tych gruczołach łojowych, które tworzą tą uszczelkę do tego, żeby z zewnątrz nie, jakieś paskudstwa nie przenikały do cebulki, że tym sebum właściwie nie ma tłuszczu. Takim. To było dla mnie tak zaskakujące. Ja rozumiem, że tłuszcz to są kwasy tłuszczowe, prawda? A tu tych tłuszczy było jak na lekarstwo. No, czyli zupełnie pełne zaskoczenie. Ale w takim razie, co tam jest? Co ten włos lubi? Tu jest na przykład, są tego czegoś najwięcej. To są glicerydy. Glicerydy. To są związki podobne bardzo do tłuszczu, ale niedokładnie, to nie jest dokładnie tłuszcz. Albo węglowodór z kwalem. To jest węglowodór, a nie tłuszcz. I on również się znajduje tam. No i jest jeszcze jedna substancja niesłychanie ważna, o której w ogóle nikt jakoś wcześniej nie pomyślał. Chociaż. Dla skóry ważne są tak zwane NNKT, czyli nienasycone, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Są omega-3, omega-6, omega-9. Dlaczego one są takie niezbędne? Dlatego, że to jest prekursor do budowy błon komórkowych. One są rzeczywiście niezbędne dla skóry, ale nie dla włosów. Okazuje się, że dla włosów najważniejszy jest omega-7. Dlaczego? Dlatego, że przy pomocy tego kwasu omega-7 cebulka włosowa sobie reguluje sztywność uszczelki tej w kanaliku włosowym. No i teraz wyposażony w te wszystkie informacje, to już łatwo było zrobić tą nową odżywkę do włosów. Działa faktycznie na całej długości włosa. I jakie mamy z tego korzyści? No więc jeżeli cebulka odczytuje to, co jest jakby na zewnątrz i odczytuje, że ma komfortowe absolutnie warunki do rozwoju, no to ona się wtedy na potęgę rodzi ten włos. Ten włos jest gruby, zdrowy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, co od razu zauważycie. Ponieważ jest to kontrolowane takie natłuszczenie, żeby ten włos ładnie sobie tam wychodził przez ten kanalik włosowy, to włosy się przestają przetłuszczać. My myjemy włosy, bo chcemy ładni być, prawda? To jest teraz obowiązkowe, trzeba być ładnym. Zresztą nie tylko dla innych, dla samego siebie. Ja też lubię, jak mam fajnie włosy i tak dalej. Ale jeżeli się zastosuje tą odżywkę, to następnego dnia po umyciu w ogóle nie ma sensu myć włosów, no bo po co? Jak te włosy są jeszcze lepsze, jak zaraz po umyciu. Możecie w ten sposób oszczędzić swoje włosy. No i szampon oczywiście. Więc jako producent to tracę na tym. Odżywkę nakłada się tak jak każdą inną odżywkę. To jest odżywka do spłukiwania. Myjemy włosy, tylko tu dygresja taka. Myjemy włosy ciepłą wodą, nie gorącą. Wiecie, jak się pierze wełnę? W temperaturze 30 stopni, prawda? Bo wełna nie lubi gorącej wody. To samo jest z włosami. Włosy nie cierpią gorącej wody, czyli ciepłą.
myjemy szamponem, spłukujemy i zaraz, a jeszcze myjemy krótko. Tyle, ile trzeba, jak najkrócej. Nie przetrzymujemy szamponu na włosach. Nie ma sensu. Zawsze tam są detergenty, tu akurat jest bezstresowy układ, roślinny detergent, ale zawsze jest to detergent odtłuszczający, także nie ma sensu przedłużać tego. I zaraz po spłukaniu płuczemy taką właśnie niezbyt gorącą wodą, nakładamy odżywkę na takie mocno ociekające wodą włosy. Wmasowujemy, bo to jest odżywka nie tylko na włosy, to jest odżywka również właśnie na te cebulki, na skórę głowy. Więc ona z tą wodą, ona musi dotrzeć na powierzchnię skóry. I trzymamy około 2 minut. No w tym czasie możemy sobie umyć co innego, ręce, nogi, brzuch. I spłukujemy. I spłukujemy nie letnią wodą, nie zimną, tylko taką lekko ciepłą, żeby za dużo jej nie zostało, tej odżywki. Teraz mając już doświadczenia przy tej odżywce do włosów, jak poznałem te upotowywania włosów, mogłem też poprawić szampon do włosów. To jest bardzo dobra informacja dla was. Jest, lubicie zmiany i najlepiej, żeby to była dobra zmiana, więc jest trzecia wersja szamponu zagęszczającego włosy. Tylko ta wersja już jest w magazynie. Kolej już niczego innego nie ma, tylko tą najnowszą wersję, gdzie zastosowane są te odkrycia, które poczyniłem przy opracowywaniu odżywki. Znaczy jest tam kwas omega-7, jest również kwas jabłkowy. Po co ten kwas jabłkowy jest? Okazało się, zrobiono bardzo szczegółowe badania w Japonii. Kilka tysięcy ludzi brało udział w tych badaniach, żeby znaleźć substancję, która najlepiej chroni przed ciepłem suszarki. Bo co się dzieje, jak suszymy włosy? Woda nawilża włosy, wpływa tam pod łuski włosowe i jak się suszy suszarką, to ona w postaci pary chce wyjść i rozrywa łuski włosowe i w ten sposób niszczy włosy. Jeżeli jest w szamponie kwas jabłkowy, również jest odżywce do włosów ten kwas jabłkowy, to wtedy ten kwas jabłkowy wiąże tą wodę, która wpłynęła pod łuski włosowe i nie pozwala na rozerwanie łusek. Bardzo ważne, bo włos jest jednocześnie też dobrze nawilżony. Zobaczycie, jaka to jest przyjemność teraz po tym. I jest jeszcze jedna substancja, która została zmieniona. To jest substancja, która zabezpiecza przed łysieniem androgenowym. Ja już kiedyś wspominałem, że żeby przeciwstawić się przechodzeniu testosteronu, 2-hydrotestosteron, trzeba zablokować taki enzym 5-alfa-reduktaza. I była próba robiona z takim ziołem, ale to zioło to tak sobie działało, prawdę mówiąc. W tej chwili jest to taki inhibitor tego enzymu, który w 100% ogranicza to łysienie androgenowe. I to jest w tej nowej wersji szamponu. Więc to jest zupełnie nowa jakość. Proszę Państwa, dziękuję Wam bardzo za tą energię, która od Was płynie. Ona udziela się mnie również. Mam chęć, żeby opracowywać, wymyślać nowe rzeczy. I powiem tak za przykładem pana Grzegorza, że jesteście nienormalni. Jesteście nienormalni, bo wam się chce. A najbardziej nienormalny to ten człowiek. Krzysztof Słoń, proszę Państwa, Krzysztof Słoń, ostatnie nasze odkrycie.